Tu ciszę poproszę, dobra? Dobra, uwaga, cisza i... Kamienica, kamienica, jeszcze niedawno tu była piwnica, a dzisiaj teatr pośrodku stolicy, który zaprasza do kamienicy. Kamienica, kamienica, mówią salony, gada ulica, tu z Melpomeon trwa randewu, w gustownym flircie bez trosko, bez snu. Kamienica, kamienica, jeszcze niedawno tu była piwnica, a dzisiaj teatr pośrodku stolicy, który zaprasza do kamienicy. Kamienica, kamienica, mówią salony, gada ulica, tu z Melpomeon trwa randewu, w gustownym flircie bez trosko, bez snu. Ja na przykład mam wielki, wielki problem z biurem kultury. Nie wiem, co ono robi, co to jest, jak biuro kultury miasta Warszawy. No. Na przykład nie wiem, co to jest biuro kultury, bo ja prowadzę biuro kultury tutaj, bo prowadzę działalność teatralną i chciałbym być w jakiś sposób w krzewie kultury, chciałbym być w jakiś sposób zauważony. Prawda? Albo... No, nie jest coś takiego, ale jest też promocja Warszawy, prawda? Zajmuje się promocją Warszawy, na przykład makietą. Tylko wy prywatnie interesujecie się tą makietą. Nikt z działu kultury czy z działu promocji Warszawy nie interesuje się makietą starej Warszawy. Chodzi o to, że mamy nową premierę Tresowany mężczyzna. Tu mnie kolega mój wieloletni zaczepił, czy to jest o mnie. Tak, to jest o mnie. To jest też o mnie. To jest też o każdym mężczyźnie, ale też o każdej, w jakiś sposób o każdej kobiecie. To jest taki temat tak bardzo aktualny, że już jestem zadziwiony. Zadziwiony jestem przede wszystkim tym, jak on został przyjęty, bo już mieliśmy 4 przedstawienia we Wrocławiu, w Opolu i w Oławie. Okazuje się, że one są bardzo komunikatywne z widownią i to o to chodzi. Mam nadzieję, że widownia warszawska będzie równie komunikatywna jak te, o których wspomniałem. Także Tresowany mężczyzna jest to sztuka bardzo współczesna. Rodzaj takiej groteski, ale też z drugiej strony rodzaj takiego, jakby to ładnie powiedzieć, takiego... Już tylko podpowiedz, ty znasz takie mądre słowa. To, no, teraz formalny spektakl. Tak, formalny. Nie, mówiłaś inaczej, że to jest... co to jest? Że to jest... Nie, że to jest... Abstrakcyjny spektakl. Nie, jeszcze inne było sformułowanie, że to... Bardzo... No i co jest? Boże kochany. Boże kochany. No wiecie, więc kresowanie mężczyzny między innymi na tym polega, że nawet za kulis on jest kresowany. Ja nie będę mówił o sztuce, bo ona się sama ma bronić. Natomiast kiedyś, jeżeli się powtarzam, to bardzo przepraszam, ale to uważam mądre zdanie. Helmut Kaiser powiedział: wąchaj czas. Emilian, jako twórca powinieneś wąchać czas. I wydaje mi się, że to jest właśnie z tej myśli ta sztuka. Wąchać czas, czyli ona w jakiś sposób bardzo, nawet czasami precyzyjny, odpowiada na takie pytania, jak jest w związkach. Wiemy, że wszyscy jesteśmy w jakichś związkach w tych związkach bywa różnie, bo cywilizacja sprawia, że no, ludzie są rozbici, zdenerwowani, przeszczęśliwi, przesmutni, a w tej sztuce ludzie, widownia dostanie dużo odpowiedzi na właśnie te różne pytania dotyczące egzystencji człowieka teraz. To mnie bardzo interesuje, żeby kamienica właśnie w swoim repertuarze odpowiadała na wiele takich pytań i albo stawiała wręcz takie problemy. Wyobraźcie sobie Państwo, że minęło już 10 lat, to trudno uwierzyć, co tutaj było 10 lat temu, ale od 10 lat, jak mówię, jest tutaj nasz teatr Kamienica, który chciałem, tak chcieliśmy, żeby był taką wizytówką troszkę Warszawy, takiej Warszawy, o której się mówiło przed wojną, że jest Paryżem
północy, drodzy Państwo. To było piękne określenie. Chodziło o energię tego miasta. Oczywiście zobaczcie Państwo dla porównania makietę naszą Warszawy, gdzie rzeczywiście widać, jak to miasto było pięknie skonstruowane, ale przede wszystkim miało energię. I teraz, żeby wrócić do tej energii, trzeba ją po prostu szanować, trzeba do niej aspirować. I nasz skromny teatr ciągle myśli o tym mieście, żeby stworzyć takie miejsce, które rzeczywiście będzie świadectwem warszawskości. To jest takie, ponieważ jestem od 7 czy 8 pokoleń w Warszawie, moja rodzina jest, jestem związany z tym miastem i chciałem, żeby ten teatr był właśnie taki bardzo warszawski. Drodzy Państwo, mój profesor, wielki profesor Bardini, którego wielu z Państwa pamięta, mówił do mnie Emilia. On w ogóle lubił takie żydowskie powiedzenia i wiele z nich mi w głowie utkwiło. Mówię, Emilian, pamiętaj, najmniejszy interes byle własny. I to jest, drodzy Państwo, to może ten interes nie jest najmniejszy, ale jest własny, drodzy Państwo. Natomiast jeszcze pamiętam, jedna rzecz była, Emilian, pamiętaj, że przed wojną to było tak, że teatrem rządziło dwóch braci. Jeden to był taki brat od spraw artystycznych, a drugi od takich ekonomicznych. Oni się zawsze dogadywali. Ja nie mam brata, drodzy Państwo, natomiast moimi braćmi są moi wspaniali pracownicy i o tym chciałem powiedzieć, którym z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować za opiekę nad tym teatrem, że są tym moim takim bratem. To jest dla mnie bardzo ja trochę ważne. Natomiast też jest, drodzy Państwo, takie coś, że w tę rodzinę wkręcają się aktorzy, mówiąc tak. Wchodzą do nas, sami mówią, że tu jest taka atmosfera, gdzie się czują tak troszkę jak w takim domu jakimś. I to jest, po prostu to jest nasz dom, więc miło mi nowych kolegów powitać w naszym domu. Potem była premiera, drodzy Państwo, sztuki Wszechmocni w sieci. Bardzo ważnej sztuki, która zamknęła tryptyk. Tryptyk o zagrożeniach dla młodzieży. Czyli My dzieci z dworca ZOO, Dopalacze i Wszechmocni w sieci. Czyli zagrożenia internetem, hejt w internecie. No ja mogę coś na ten temat też powiedzieć Państwu na temat hejtów. No, ale nie rozwijajmy tego tematu. A dzisiaj... Ale ja jeszcze chcę powiedzieć, jest tylko, nie będę rozwijał tematu, tylko natomiast chciałem Państwu powiedzieć, że dziś jest czwarta premiera, ale jeszcze chcę o Wszechmocnych w sieci. Znów jest coś takiego, co nas samych zaskoczyło, drodzy Państwo. Kiedyś wspominałem Wam niejednokrotnie o wąchaniu czasu, prawda? O tym, że Helmut Kaiser, o tym mi mówił wielki Helmut Kaiser, o wąchaniu czasu. Okazuje się, że to jest bardzo ważne, żeby wąchać czas. To samo Was dotyczy, dziennikarzy, reporterów. Dotyczy, namawiam Was do tego, żebyście wąchali czas, żebyście uczulili się na to, co ludziom, z którymi razem żyjemy, jest najpotrzebniejsze i to im trzeba dawać, ale jak Helmut mówił, podwyższać poprzeczkę. U nas w wypadku Wszechmocnych w sieci zdecydowanie udało nam się tę poprzeczkę podwyższyć, a niewątpliwie spektakl jest, sądząc po odbiorze, jaki jest do tej pory, jest niezmiernie dobrze przyjmowany. Także to był strzał w dychę. Tak. Ten sezon, który tak się nieszczęśliwie w marcu zakończył, był jednym z najlepszych naszych sezonów. Tak się jakoś złożyło. Mieliśmy taką nadzieję, że wszystko będzie pięknie kwitło. No niestety, tak się zdarzyło, ale drodzy Państwo, przeszła ta pandemia, albo w każdym razie już dogorywa, mam nadzieję. Także myślę, że będziemy już normalnie pracować. Wierzymy w to, że będziemy normalnie pracować przez ten czas. Oczywiście czas pandemii. Szykowaliśmy nowe spektakle. Staraliśmy się jakoś po ludzku żyć. Starałem się, żeby nie zwolnić pracowników przede wszystkim. Mam wspaniały zespół, drodzy Państwo, w związku z tym zwolnienie takich ludzi, których się przez lata szuka, przez lata się z nimi człowiek próbuje porozumieć, dogadać. W związku z tym takich ludzi nie wolno zwalniać. Pomyślałem sobie, że bardzo dobrze, że udało mi się tych wszystkich moich wspaniałych pracowników zachować. To jest bardzo ważne. Jeszcze jednej rzeczy bardzo ważnej chciałem powiedzieć, mianowicie o rzeczy ideowej. Kiedyś takie zdanie ułożyłem, że
Ten teatr ma ludziom nie odbierać chęci do życia. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre zdanie, drodzy Państwo, zwłaszcza w tych czasach. Nie odbierać ludziom chęci do życia, dlatego że pandemia, to wszyscy wiemy, odebrała bardzo wielu ludziom, młodym, starszym, różnym, odebrała chęć do życia. I w związku z czym ta idea, którą sobie kiedyś wymyśliłem, chciałbym, żeby cały czas nam w tym teatrze towarzyszyła. Powiem Państwu taką rzecz tak na początku, zupełnie niezwiązaną, ale związaną z konkursem szopenowskim, ale związaną z aktorstwem. Otóż Tadeusz Łomnicki, miałem zaszczyt przyjaźnić się z tym wielkim, chyba największym polskim aktorem powojennym. I on mi kiedyś odpowiedział na pytanie, które mu zadałem. Pamiętacie Państwo, ja Feuerbach zrobił taką sztukę. Genialna rola, po prostu rola metafizyczna, którą się po prostu nie dało się i nawet jej skomentować. To było po prostu, on się mi czasami unosił nad ziemią. Nie umiem określić tego aktorstwa. Takie aktorstwo spotkałem jeszcze u rosyjskiego aktora, właśnie radzieckiego, w Petersburgu, tak? On się nazywał Jurski, taki Siergiej Jurski był wielki aktor, ale to akurat nie jest istotne. Istotne jest, że Tadeusz grał tego Feuerbacha. Ja mu zadałem pytanie, mówię, słuchaj, powiedz mi tak szczerze, ile razy powtórzyłeś Feuerbacha, całość, nim zaproponowałeś to widowni? A on mówi, zgaduj. No to ja mówię, 100, mało. 120, mało. No to oszczędź, powiedz, 300 razy. 300 razy powtórzył cały spektakl, już na pamięć oczywiście, nim zaproponował widowni. Ja mówię, nieprawdopodobne. Tadeusz, to jest nieprawdopodobne. I tak? A myślisz, że na festiwalu, na tym szopenowskim konkursie, ci Chińczycy, Japończycy, ile razy oni przeszli ten repertuar? Jak sądzisz? 1000. 1000 razy zagrał coś takiego? W całości, żeby zaprezentować to dopiero słuchaczom. Rozumiecie Państwo, nieprawdopodobna praca. Jedno słowo. Bo zrobiłem grabca, rozumiesz, w tym narodowym. Przepraszam, to będzie trochę dobrze o mnie, ale nie gniewajcie się. Zrobiłem grabca, miałem na to 5 dni, bo Radziwiłłowicz spadł do windy z nogę, rękę, żebra, wszystko. Także premiera miała być odwołana. Janek Engel zadzwonił, ratuj, no. 5 dni zrobienie grabca, to jest straszne. Wiersz słowacki, wreszcie sobie zrobiłem to. Jakoś to tam wyszło, podobno nie najgorzej. No i jest bankiet po premierze, te ministry, te dyrektory, prezesy. I łapa do mnie podchodzi, cześć, no. Ładnie zagrałeś grabca, ładnie, gratuluję ci. Ale podobno w 5 dni zrobiłeś tę trudną rolę. Mówię, no tak, panie dziekanie, w 5 dni. To niedobrze, powinieneś zrobić w 2 dni tę rolę, a 3 dni się powinieneś opierdalać. No nie ma już takich, no nie ma. To się boją. Kobiety nie słyszały, nie? Ale to jest, ale nie, ale słuchaj, to nie bywało. On zawsze z bata dał. Chodźcie spisać to. No, a ja mam to tu napisane, wiesz, na twardym dysku. I w pewnym momencie poszedł gdzieś w jakieś miejsce i słyszę, przyłożył ucho do niebiańskiej podłogi, a tam jazz, normalny jazz, na dole jakiś jazz. Leci do świętego Piotra, mówi, święty Pietrze, kurczę blady, co tam jest? O, Luis, grzech! Tam piekło, szatani są, zgnilizna, a ja mógłbym zobaczyć, ale po co, żeby się mógł jakoś tak ugruntować tym, że tutaj to dobro, a tam to zło, a masz tu przepustkę, zobacz tę zgniliznę. Poleciał Louis Armstrong na dół do tego piekła, a tam dziewczynki, jazz, normalnie, brochy, wszystko, woda, tańce, fantastycznie, po prostu szczęśliwy, no ale kur zapiał, pies zaszczeka, trzeba wracać, wrócił Louis, no i znowu chodzi po tym niebie, rozumiesz, i chodzi w tym szlafroku, nudno, kurczę, to mleko pije, wiesz, ten kompot z jabłek i tak chodzi. I marzę o tym nie, znaczy tym piekle tam na dole, idzie do świętego Piotra, mówi, święty Pietrze, kurczę blade, ja za mało tego zła widziałem, jeszcze chciałem tego zła więcej zobaczyć. Nie, Luis, nie ma mowy, ale błagam, muszę się ugruntować, nie, może zostać się pustka, już nie masz powrotu, dobra, dawaj, poleciał, a tu pusto w piekle.
wiatr wieje, przeciągi, gdzieś tam kogoś, ktoś kogoś go torturuje, coś tam, jakieś krzyki, leci po tym piekle, nagle widzi Lucyfer, sekretarek wchodzi, Lucyfer, kurde, mała, co jest, ja, no i sam są muzyk przecież wybitny, do nieba poszedłem, tam był, tak wiesz, ja tu przepustkę dostałem do piekła, ten jazz, wszystko, wiesz, kurde, dziewczynki, elegancko, ja wracam, proszę ciebie, na stałe, no stałe, a tutaj co, nury, kurde, przeciąg, ktoś torturuje. A Lucyfer mówi, oj, Luis, Luis, bo trzeba odróżnić turystykę od emigracji. Pospołu śpiewać i razem być.